to głupie jest. Przecież ten ser nie może pachnieć przez otulinę z wosku. Ponieważ film ten jest emitowany na fali wznoszącej dla nowego serowarstwa, wszelkie linki dotyczące półproduktów, których użyłem w tym filmie, znajdziecie w opisie tego filmu oraz na stronie www.dompachnącyżywicą.pl. Partnerem odcinka jest Browin. Fani domowych wyrobów. Tak wygląda ser po... Kurczę, po prawie 2 miesiącach. Co prawda ja go miałem testować po miesiącu, no ale tak się złożyło, że dojrzewał 2 miesiące w lodówce. Wszystko na temat tego sera, na temat produkcji tego sera wyświetli się właśnie tutaj. To był pierwszy ser dojrzewający, który robiłem w swojej kuchni. Wosk serowarski jako zabezpieczenie sera przed pleśnią, przed atakiem bakterii innych niż zostały dodane. Przed wysychaniem również. Ja nie uważam, że mam skille takie, które pozwalają na to, żeby robić na suchą skórkę. No jest dosyć twardy ten ser. Oczywiście tam nie dodawałem żadnego barwnika, więc ser jest dużo jaśniejszy niż te sery, które są normalnie jako gołdy sprzedawane w sklepach. Już w zasadzie ta skórka, która jest z wosku serowarskiego, ona jest ciemniejsza niż sam ser. Zakładam, że być może gdyby dojrzewał jeszcze dłużej, to byłby ten kolor by się zmienił. No ale jest naprawdę twardy. Myślałem, że ta konsystencja będzie, dlatego że używałem tej prasy, pseudo prasy, nie do sera, myślałem, że ta konsystencja będzie dużo gorsza. Znaczy, że pojawią się jakieś dziury, jakieś rozstępy, że to ziarno, które wygrzewałem, było gdzieś tam coś spierdzielone, ale okazuje się, że nie jest źle. Oczywiście ja ten ser robiłem z mleka pasteryzowanego, więc nie bałem się o to, że wprowadzam jakieś bakterie, których nie chcę, że ten ser będzie w jakikolwiek sposób zakażony inaczej niż z tych bakterii, które nie wiem, czy to można nazwać zakażeniem, bo to po prostu był zaszczepiony bakteriami, które miały ten ser, tą laktozę przefermentować i dać dodatkowe walory smakowe i aromatyczne. O, proszę, i skórka odchodzi. Może okaże się, że będę mógł ten wosk wykorzystać po raz kolejny. Bo on na dobrą sprawę jest czysty. Trochę ciężko się to robi w powietrzu, ale... No fakt, że ten ser już był dosyć suchy, jak ja go powlekałem. Mimo tego, że to było tylko z mleka 3,2%, 3,2% zawartości tłuszczu, to taki aromat mocno maślany. Pachnie normalnie serem, ale zupełnie inaczej, w inny sposób niż te sery, które normalnie kupuję w sklepie. Kwaskowy, słonawy, ale tej soli chyba rzeczywiście trochę za mało. Bardziej kremowy, rozpuszczający się w ustach. Może delikatnie fakturę przypomina taki bardziej zbity, topiony serek. Ale jakoś nie w złym słowa znaczeniu, że to zrobiłem sobie topiony ser. Z twardego sera chodzi o to, że on się tak w taki kremowy sposób rozpływa po języku i po podniebieniu. Te tanie sery ze sklepów gołdy, te tanie gołdy ze sklepów, one raczej są takie bardziej twardawe, takie bardziej kanciaste w smaku. Kurczę, jak może być smak kanciasty? Ta kremowość chyba jest tutaj największą różnicą w smaku. Prawdopodobnie dzisiaj zrobimy zapiekanki z domowej gołdy. Chyba się wkręcę w to serowarstwo.
Pozdrawiam szanownych Państwa, do zobaczenia następnym razem. Cześć!